Oto mapa świata Stolen Lands, na której zaznaczona jest pozycja mojej drużyny. Aktualnie znajdujemy się w Restow, w którym znajdowała się posiadłość będąca miejscem akcji prologu gry. Tutaj mam swoją drużynę, jesteśmy dość pokiereszowani, ale celem mojej drużyny na chwilę obecną jest udanie się na zachód. Daleko na zachód, aby odnaleźć targowisko, czy tam punkt handlowy, w którym powinni mi pomóc w moim zadaniu odzyskania dla siebie kawałków Stolen Lands i zostania baronem tych ziem. Ruszamy do przodu. Mam tutaj na tym ekranie mapy, mogę sobie zobaczyć, jak duży jest świat i... O... Mapa wydaje się być dość spora. Jeżeli to wszystko przyjdzie mi eksplorować drużyną, no to czeka mnie kawał... Kawał przygody. Gra jest na podstawie normalnego modułu do Pathfindera, bodajże składającej się z siedmiu części kampanii, którą można sobie normalnie rozegrać na papierowych zasadach, jeżeli ma się drużynę, z którą i podręczniki do Pathfindera, z którą można sobie rozegrać normalnie Kingmakera, nie trzeba grać w grę komputerową. Ja niestety nie mam wyboru póki co, więc zrobię odpoczynek mojej drużyny. Muszą się zregenerować, szczególnie Inkwizytorka. Ona jest dość mocno pokiereszowana, ma jeden punkt życia. Więc tutaj na środku drogi do południowego Rostlandu rozkładamy obóz. I o, właśnie. I widzę, że jest dużo opcji, jeżeli chodzi o samo odpoczywanie podczas obozowania. Mam rację. Żywnościowe w postaci czterech. Mogę wysłać moją barbarzynkę na to, żeby polowała w trakcie naszego odpoczynku i chcę to zrobić. Będzie się to działo? Chyba będzie się to działo. Tak, będzie się to działa. Moja barbarzynka będzie rzucała testy na trudność areny, jeżeli jej się uda, coś nam upoluje. Kamuflażem mojego obozowiska zajmie się Inkwizytorka. Ja, jako że jestem gnomem, zajmę się gotowaniem, jak widać, co jest bardzo fajne. A strażnikiem zostanie jak mój kleryk, krasnolud nihilista. On będzie pilnował jako pierwszy na warcie, żeby nic nam się nie stało podczas odpoczynku. Begin resting, także rozkładamy obóz. I wonder, is it the constant cold that makes northern barbarian brains work so slowly? Or is it that the tribes are so secluded that they've become incestuous? I wonder too. Our old ones start drooling around 90. But you elves live for hundreds of years. How much idiocy do you save up in your heads over the ages? Ciekawa rozmowa pomiędzy moją drużyną w trakcie obozowania. Dyskutowały ze sobą elfka inkwizytorka i barbarzynka. Elfka zastanawiała się, jako że z złym charakterem to nie miała oporów przed zadaniem pytania, czy barbarzyńcy tak bardzo są głupi, ponieważ żyją na północy i mózgi marzną? Na co barbarzynka odpowiedziała swoją uwagą na temat tego, że elfy długo żyją, a i tak niewiele to zmienia z ich umysłem. Ruszamy dalej. Nie mogę już, widzę, drugi raz odpoczywać, więc damy continue. I ruszamy dalej w przygodę w poszukiwaniu punktu handlowego. Aha. Jak w normalnych chyba grach RPG, niż gry rzuca na random encountery podczas podróży drużyny, tak i tutaj gra za mnie rzuciła. I jak widać, wylosowała spotkanie z dzikimi chylakinami, które wyglądają jak jakieś dzikie lwy. Zaczynamy rundę od Grodolfa? Nie, zaczynamy od Harima, który miał 15 na inicjatywie. Czyli kleryk pierwszy zacznie od ataku. Nie trafił. Jedynka, czyli krytycznie nie trafił. Skończy swoją turę. Teraz czas na tygrysa, który podbiegnie do mojego... do Grodolfa, który został znokautowany. No nieciekawie to wygląda. Będę musiał zmienić ustawienie drużyny na pewno. Tak, żeby Grodolf nie stał na froncie. W międzyczasie jednak tura Amiri, mojej barbarzynki, i ona zaatakuje tygrysa. Trafiła go i załatwiła go. Ile zadała mu obrażeń? Czemu tutaj nie widzę? O, widzę. 11 obrażeń. No, barbarzyńca dość mocno. Widzę, potrafi uderzyć.
trzeci z tych grysów teraz dopiero podbiega, podbiega do krasnoluda, nie trafił go, która przechodzi do inkwizytorki, która będzie kontynuowała atak i załatwiła krytycznie jednego z tygrysów. 45 punktów obrażeń zadała swoją kosą, no to nic, tylko pogratulować jej. To mi na pewno pomoże. Szkoda, że tylko moja postać tego wszystkiego nie oświadczyła, bo leży nieprzytomna pomiędzy swoimi towarzyszami. Teraz tura Harima, czyli Krasnoluda, i Harim kończy żywot trzeciego z tygrysów. Grodolf zebrał się. Przeszukajmy ich. Nie mają nic przy sobie, ale jest opcja na oskurowanie, widzę. Moja barbarzynka powinna się tym zająć. Tak jest. Jako że jest człowiekiem północy, to bez problemu. Kilka tygrysich skór zebrała z ciał. Bardzo fajnie, że można skórować. Podoba mi się to. Grodolf, ty nieudaczniku, łyknij sobie miksturki. Tak, bo jeszcze druga droga przed nami, zanim trafimy na ten trading post, w którym mają nam pomóc. Ciekawe, że są random encountery. Jest to bardzo podobne do tego, jak mniej więcej wyglądają eksploracje w Dungeons & Dragons, takim papierowym, a przynajmniej do tego, jak ja, jak jestem mistrzem gry, prowadzę zawsze mniej więcej w taki sposób eksploracji właśnie po mapach. I teraz jest spokojnie, przechodzimy przez noc. Mam 3 miesiące na to, żeby podbić tę ziemię. O, i trafiamy do Olex Trading Post, czyli do tej lokacji, do której mieliśmy trafić ze swoją drużyną. Ciekawe, co robi drużyna drugiego gnoma, na pewno ich jeszcze spotkamy. Ale usłyszałem, że moja już usłyszałem od członków mojej drużyny, że są zmęczeni, także to będzie idealna okazja do tego, żeby odpocząć. Wejdźmy do tej lokacji. Muszę właśnie, gra mi przypomina o tym, że dobrą taktyką jest wysyłanie postaci z większym armor klasem do przodu i tak muszę zrobić. I'm hungry. When we stop? Amiri jest głodna, ale zanim Amiri będziemy jeść, zmienimy układ mojej drużyny. Jak to zmienić? Czy mogę tego zmienić? Tak, mogę zmienić, ale nie chcę tego. O, tu mogę zmienić, super. Bardzo mi się podoba w ogóle to, że mogę zmienić tak dokładnie formację mojej drużyny. Jest to dość taktyczne i zrobimy to tak, że inkwizytorka i kobiety przodem generalnie pójdą. Kobiety przodem, czyli barbarzynka i Jaytal, inkwizytorka ruszą pierwsze, a za nimi w bezpiecznej odległości mój czarownik oraz krasnoludzki kleryk ruszą za nimi. Że rozejrzyjmy się na miejscem, gdzie można by coś zjeść. Te płoną jakieś pochodnie, jakieś paleniska na szczycie palisady, która otacza ten punkt handlowy. Zobaczymy zaraz. Słyszę już jakieś głosy z oddali. Ktoś przebiega. Ratujcie się, głupcy. No i ładnie. Ładnie się to zapowiada. Sprawdźmy. Co się dzieje? Dlaczego ta pani uciekała? Czyżby sam Trading Post był pod atakiem? O, to jakie zbiorowisko ludzi? Bandyci. W imieniu Stag Lorda, czyli tego bandyty, który przewodzi wszystkimi, którego zdjęciem ma się zająć moja drużyna, prawowitego władcy Stolen Landsów, żądamy nie dość, że tego tygodniowych podatków, to jeszcze trochę piwa, krzyczy bandyta. I Oleg, gdzie jest ta twoja żona, piękniutka żona? Powinna zaserwować nam obiad, krzyczy drugi bandyta. Uspokójcie się. Oleg, jesteśmy tu tylko po podatek. Dawaj pieniądze i pójdziemy swoją drogą. Mówi trzeci z bandytów i on jest nazwany imieniem Kressel. Czyli sugeruje to, że to jest ich jakiś tam dowódca. Oleg Leveton, czyli ta osoba, której mieliśmy poszukać, odpowiada im: czy macie ochotę może się jeszcze napić trochę mojej krwi? Mam was dość, jesteście jak szarańcza. Myślicie, że możecie sobie wszystko kontrolować tylko dlatego, że macie
na sobie symbol tego cholernego władcy bandytów, Staglorda, tak? No i jest taki dość zdenerwowany, przestaje mówić do nich i krzyczeć, i wyzywając ich, gdy widzi, że moja drużyna się zbliża i mówi, że o, wy musicie być gościami z Restow. Mam teraz kilka opcji do wyboru zareagowania. Mogę się zapytać, co się tutaj dzieje. Mogę zachować się neutral good i powiedzieć im, że nie interesuje mnie przelew krwi, ale nie dam wam okraść tego człowieka. Idźcie sobie i zostawię was w spokoju. Mogę też wybrać opcję złą, czyli powiedzieć wam, oszczędźcie sobie kłopotów i zbiorę sobie ten podatek od Olega dla siebie. Możecie mnie spróbować powstrzymać. Może to być nawet zabawne. Sword Lordowie wysłali mnie, żeby was tutaj wszystkich wyrżnąć. Mogę też wybrać lawful neutral, zaatakować moja i wybrać opcję moje zadanie tutaj jest proste. Mam się pozbyć bandytów i zacznę już teraz. I to jest chyba opcja praworządna neutralna. Nie wybiorę tej złej, ponieważ nie, moja postać jednak jest praworządna zła, a nie tylko zła. Więc zachowamy się przede wszystkim praworządnie i uspokoimy Olega, wyrzynając bandytów w pień. O, Kressel, widząc, że rzucam się do ataku, ucieka. Jest ich za mało dla walki, tak krzyczy przynajmniej do reszty swoich towarzyszy. Ruszajmy po pomoc do obozu. I zapisano mi, że wykonałem akcję Lawful Neutral. Drugi z bandytów mówi, że nie ma takiej opcji, że to jest okazja do tego, żeby jeszcze nas okraść i że do roboty. Kończymy dialog i będzie pewnie trudna inicjatywa. Scared? You should be. Zostawmy Auto and Turn. Auto and Turn tutaj gra mi wyjaśniła, że będzie się kończyć. Gra będzie sama kończyć turę w momencie, w którym postać nie będzie miała nic do roboty. No i to mi pasuje jak najbardziej. Okej, okay, rundę zaczynamy od Grodolfa. Mam już znowu dostępny Snowball i przyzwanie potwora. Więc zacznę od przyzwania potwora. Przyzwiemy między tych dwóch bandytów jakieś stworzenie, które będzie walczyć po mojej stronie. Co przyzwałem? Pojawił się wilk. I jeden z bandytów ucieka, atakując Olega. No nie chciałbym, żeby teraz Oleg zszedł, ponieważ on musi mi pomóc w moim zadaniu. Więc Amiri ruszy wprost na tego bandytę. Pobiegnie w szarży i zaatakuje go ze swojego miecza. Zaatakuje? Nie, już nie zaatakuje. Zabrakło jej niestety ruchu, więc skończy swoją turę. Teraz bandyta podbiega do Amiri. Atakuje ją, ale nie trafił. Drugi z bandytów też podbiega do Amiri i trafił ją, ale nie zadał jej za dużo obrażeń. Jaytol podbiegnie ze swoją kosą. Niestety też zabraknie już jej akcji na atak. Będzie musiała skończyć swoją turę. Harim. Krasnolud też niestety ma mało movement speeda i podejdzie tylko do bandyty. Ale teraz bandyta nie może się stąd ruszyć. Tula Olega odstrzelił. Niestety sam oberwał, ponieważ bandyta miał atak okazjonalny. Przyzwany pies zaatakował bandytę, ale nie udało się. Ja natomiast użyję Ray of Frost. Nie mam jeszcze zasięgu, musi Grodolf trochę podejść. Tak jest. I teraz Ray of Frost prosto w bandytę. Powinien zranić. Dostał dwa obrażenia. Nietrafiony został Oleg przez bandytę kolejnego. I przechodzimy do Jadol, czyli do Inkwizytorki, która zaatakuje. A nie, to Amiri teraz miała turę. Tak, i Amiri ma jeszcze ruch, ale nigdzie się nie będzie ruszać, ona jest w dobrym miejscu. Teraz bandyta. Trafił ją znowu, ale ona ma jeszcze sporo punktów życia. Teraz przechodzimy do tury elfki Inkwizytorki. Ona zaatakuje bandytę. Zadała mu 9 punktów obrażeń i skończy swoją turę. I Harim, mój kleryk, mam nadzieję, że zakończy to naszego bandyty. Tak jest, położył go trupem. Ma jeszcze trochę move'a? Nie ma. On skończy swój ruch. Oleg strzela do bandyty. Bandyta nie odpowiedział. Grodolf podejdzie tutaj. I chyba jeszcze Ray of Frost uda mi się dokładnie wyczerpać w kierunku bandyty.
Zadałem mu 4 punkty obrażeń. Bandyta zranił Olega, ale nie zabił go, co jest dobre, bo teraz jest tura Amiri, która ją dobrze rzuciła, położyła bandytę. I uratowaliśmy Trading Post z rąk bandytów. Mam nadzieję, że teraz dostanie za to mój gnom trochę. Dobra, to bierzmy to wszystko. Trochę złotych monet. Oleg nadal w faworze bitwy krzyczy w kierunku tych już martwych bandytów, ale po chwili drapie się po głowie i patrzy na ziemię. I mówi jakieś dziwne rzeczy. Mówi o jakiejś dziewczynie, której udało się uciec, zarażonej jakąś plagą, chorobą. Oleg jest pewny, że pobiegnie ona do tego Staglorda, przywódcy bandytów, żeby coś mu powiedzieć. Oni, bandyci, byli już wcześniej, żeby zbierać podatki, ale tym razem przyjdą, żeby go ukarać za zdradę. Co mam robić? Ciężko dyszy. Gdybym tylko mógł wysłać Svetlanę gdzieś bezpiecznie i pokazać tym szczurom, co i jak. Czyli mu zależy na tym, żeby Svetlana była w bezpiecznym miejscu. O, jest Svetlana, tak? Nie, to Dołów, inna dziewczyna. Zauważa ją Oleg i pyta ją, co ona tu robi, przecież miała się ukrywać. A, on do niej powiedział Dołów, w sensie kochanie. Czyli tak, jego żona Svetlana mówi do swojego męża, że to już koniec, widziałam. Musiałam być pewna, że nic ci się nie stało. Kobieta przygląda się swojemu mężowi przerażona. Widać też wielki smutek w jej wzroku, wpatrywanym w męża. Oleg coś ma mrocze pod nosem, rozgląda się, unikając jej wzroku, zawstydzony. A Svetlana przedstawia się, że jej imię to Svetlana. Jest jej bardzo smutno, że nasze przybycie do tego punktu handlowego zaczęło się tak niefortunnie. Ja mam do wyboru kilka opcji dialogowych. Mogę ich zapytać o to, kim oni są. Zapytać o tą kobietę, która uciekała z Trading Postu. I o to zapytamy. Bo to ona nam pierwsza powiedziała, że mamy się tu nie zbliżać. I to o niej chyba mówił ten mężczyzna, Oleg, że jest chora na coś. To musiała być Boken. Ona sprzedaje potions, czyli ona sprzedaje miksturki. Żyje w lesie jak mnich, ale przyjeżdża do punktu handlowego każdego dnia. I Staglord, a to przepraszam, to nie była ona, to był on. Staglord chce, żeby ten Boken pracował dla nich. Boken nie ma na tyle odwagi, żeby walczyć z tymi bandytami, ale też po prostu nie odejdzie z tego punktu handlowego. Chciałby tu zostać. Ma dobre serce. No dobra, ale to mnie nie interesuje, więc następna moja opcja dialogowa mojego praworządnego złego gnoma to do rzeczy. Mówicie, że bandyci mają jeszcze raz zaatakować. Kim są ci bandyci i kiedy przyjdą? Oleg macha ręką i mówi, kim oni są? To jest gang Staglorda, to właśnie oni. Te lądy, dzikie lądy, czyli Savage Lands, są wypełnione takimi grupami bandytów i gangami, niczym pluskwami. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Mają niedaleko punktu handlowego swój obóz. I wydaje się Olegowi, że wrócą tutaj do obozu w ciągu jednego dnia. I Staglord, przywódca tych bandytów, nie puści płazem takiej obrazy, jaką było to, że właśnie wyrżnęliśmy jego ludzi tutaj w pień w obronie tego punktu handlowego. Ja wybieram opcję praworządny zły. Dialogową odpowiedzi mu na to, która mówi o tym, że bezpieczeństwo twojego trading postu to coś, co Jamandi Aldori rozkazała, żeby zachować przede wszystkim, ale jego jęczenie mnie kompletnie nie interesuje. I to jest bardzo dobra odpowiedź, którą mój gnom
czarownik właśnie by wybrał. Olek się złości. Więc co, mam cię nazywać jaśnie panie? I łamać się w pas na każde twoje przyjście? Pytam je ironicznie, czyli jest zły na to, jak się wywyższam. Biorąc pod uwagę, że jestem gnomem, no to jest to dość oczywiste, że mam pewne kompleksy. Może nie jestem szlachcicem, ale mam swoją dumę. Nie zobaczysz mnie klękającemu ci w pas. Przygotujmy się do walki i wtedy zobaczymy, jakiego typu baronem jesteś. Zobaczymy. Mam trochę pułapek, mam trochę broni i pudełko ognia alchemicznego. Wydaje mi się, że coś z tego powinno nam się przydać w bitwie. A, czyli Olek jest konkretnym kolesiem. Nie wziął tego bardzo do siebie, tylko powiedział mi, że dobra, nie będzie mi się kłaniał w pas, nawet pomimo tego, że się wywyższam, ale skupmy się na tym, że trzeba obronić ten Trading Post. Ja mam kilka opcji. Jedną z nich jest to, żeby ten ogień alchemiczny położyć przy bramie, podpalić płonącą strzałą, gdy ci bandyci będą się zbliżać. Drugi to jest, żeby po prostu dał mi ten alchemiczny ogień. Trzecie to jest, że czekam na atak. Czwarte to jest, czy może mi odpowiedzieć na kilka jeszcze pytań. Piąte to jest, że jeszcze się rozejrzę. No dobra, to ja powiedzmy, jeszcze się rozejrzę. W porządku, mówi Olek, mogę się rozejrzeć i jak skończę, mam im dać znać. Mam nie opuszczać też punktu handlowego, bo bandyci mogą być tutaj w każdej chwili. No to teraz czas rozejrzeć się po tym Trading Poście. Zanim jednak to zrobię, to muszę rozłożyć poziom, ponieważ moja drużyna otrzymała już tyle punktów doświadczenia, że każdy z moich bohaterów powinien otrzymać poziom. Tak jest, pod moim imieniem Grodolf mam zakładkę Level Up, którą nacisnę. Mam teraz wybór klasy, w której chcę zdobyć swój poziom i nie będę szedł w multiclass. Wybieram dalej czarownika. Drugi poziom, pokazała mi się tabelka z informacjami, co drugi poziom mojego czarownika mi da. Dostanę bonusy do umiejętności takie jak Knowledge Arcana, czyli wiedza arcana, perswazja i używanie magicznych przedmiotów. Na drugim poziomie chyba nie dostanę żadnego zaklęcia. Tak mi się wydaje. Może nie tyle zaklęcia, co nie dostanę żadnego fita ani żadnej umiejętności klasowej. Przejdziemy dalej. Mam do wyboru teraz zalokowanie 2 skill pointów na moim czarowniku i wybiorę sobie Knowledge Arcana oraz Perswazję jako te umiejętności, które chcę rozwinąć na swojej głównej postaci. Przejdę dalej. I to kończy, podsumowuje chyba tylko mój rozwój na drugim poziomie. Tak jest, lekkie bonusy do base ataku. Większa ilość zaklęć dostępnych z pierwszego poziomu dla czarownika. Nieskończona ilość zaklęć z zerowego poziomu. Skille oznaczone, co jak poszło do przodu. I to tyle z poziomem na moim czarowniku. Przejdę teraz do mojego kapłana Harima, czyli do ponurego krasnoluda. Wybierzemy mu jako poziom też kapłana, drugi. I tutaj gra zaleca taki. Load premade build. Nie chcemy tego robić. Nie chcę mieć premade buildu. Chcę sobie zobaczyć, co tutaj się będzie działo. Chaos domain i destruction domain. To są dwie domeny, z których może korzystać chyba mój kleryk. Przejdziemy dalej. Do wyboru mam 2 skill pointsy. Damy mu jeden na percepcję, jeden na religię, ponieważ to są skille, które będą się uzupełniały z moim Grodolfem. I tutaj mam skille. Minus 9 na stealth, mobility i atletykę ma mój krasnolud. Muszę doczytać, dlaczego tak jest, dlaczego tak nisko. Być może po prostu wynika to z tego, że ma 8 zręczności, co daje mu modyfikator minus 1.
i najprawdopodobniej z tego to będzie wynikało. Przejdę teraz do elfki inkwizytorki i u niej rozłożymy poziom. Ona na drugim poziomie coś dostaje i to jest Cunning Initiative, umiejętność, która pozwala dodawać jej wiedzę, modyfikator z wiedzy do rzutów na inicjatywę. W dodatku do jej modyfikatora ze zręczności, czyli dwa modyfikatory do rzutu na inicjatywę powodują, że najprawdopodobniej to ona zawsze będzie zaczynała walkę, co jest bardzo dobre. Przejdziemy dalej. Tak? Nie, muszę coś wybrać. No wybiorę. Muszę wybrać moją klasę, tak? No tak, zapomniałbym rozłożyć poziom na inkwizytorze, czyli rozkładam drugi poziom na inkwizytorze. Z automatu dostanę na mojej elfce Cunning Initiative. Przechodzę dalej. 5 skill pointsów ma do wyboru moja inkwizytorka. Ona ma plus 9 do percepcji, będzie miała plus 10. Lore, nature, atletykę. Damy jej więcej na atletykę. Damy jej jeszcze trochę na... Co ona tutaj ma dobrze? Lore, nature ma plus 7 teraz, po dołożeniu jednego punktu. Więc damy jej nawet plus 8, ponieważ tego mi brakuje. Kleryk, krasnolud, zna się na religii. Moja postać, gnom czarownik, zna się na arkanach i na świecie oraz na perswazji, więc jeszcze do niej możemy dorzucić mobility do mojej elfki i przejść dalej. Dostaję ekstra zaklęcie i to jest zaklęcie z linii kapłana. Weźmiemy sobie Shield of Fate. Shield of Fate wezmę, ponieważ to daje plus 2 do klasy pancerza. To jest dobre zaklęcie defensywne. I koniec. Ostatnia postać, której zostało rozłożenie poziomu. To moja barbarzynka. Damy jej drugi poziom na barbarzyńce. Ona na drugim poziomie też dostanie Rage Power rosnący. Rage Power potem będzie levelowało co dwa poziomy to otrzymywane przez na barbarzyńce po drugim poziomie, czyli to będzie się zwiększała ta umiejętność. Poza tym dostaje Uncanny Dodge, które powoduje, że nie tracę bonusu do zręczności, jeżeli chodzi o moją klasę pancerza, jeżeli atakujący mnie jest niewidzialny. Normalnie bym ją stracił, czyli bardzo fajnie. Nadal tracę mój bonus ze zręczności, jeżeli jestem immobilized, czyli nieruchomy. Ale to jest bardzo dobre. 4 punkty na skille. Ona dostanie na atletykę, na mobility, lore nature i na trickstery. Weźmy jeden na trickstery. Ktoś musi być zręczny. Mogę też wybrać jeden rage power. Mam do wyboru animal fury, które powoduje, że zaczyna moja barbarzynka gryźć podczas walki i to dostaje wtedy dodatkowy atak, bardzo fajnie. Totem, mniejszy totem, bestii, powoduje, że dostaje super dodatkowo two claw attacks, czyli dwa ataki z pazurów. Guarded stance powoduje, że dostaje plus 1 do dodge'a. I a mój armor, jeżeli chodzi o bonus do mojego armor klasa, Little Stance, który daje mi plus 1 bonus na melee attack rollsy, Reckless Stance, który powoduje, że dostaję plus 1 na attack roll, ale minus 1 do AC, i Swift Foot, który powoduje, że mam większą prędkość. Weźmiemy sobie Swift Foot, czyli będzie szybciej dobiegać do miejsc, które będą potrzebne na placu bitwy. Moja barbarzynka i tak oto skończyło się rozkładanie moich poziomów. Jest głodna. Ktoś jest głodny. No, Boken jest tutaj obok. Kobieta, o której wspominał Olek i jego żona Svetlana. Zagadamy do niego. Nieogolony starszy mężczyzna noszący podrapaną, podniszczoną tunikę. Patrzy na mnie ponurym wzrokiem. Jestem Boken, lokalny zielarz. Co by cię tutaj przyniosło? I ma
mam do wyboru, że moglibyśmy go użyć w walce z bandytami. Mam do wyboru, żeby mi opowiedział o sobie i że pogadamy później. Od razu przejdę do konkretu, powiem mu, że przydałby się w walce z bandytami. Boken zdziwiony mówi, że na serio chce, żeby starzec pomagał mi walczyć, że już bez przesady, on jest za stary, dał mi po prostu, wręczył miksturkę leczenia i powiedział, żebym potraktował to jako jego pomoc w walce. Jaital zareagowała mówiąc, że to tchórz i że to w ogóle nie zaskakujące, że tak tchórzliwie zachował się ten starzec. Mogę użyć dyplomacji i powiedzieć, że bandyci tutaj wkurzają, są denerwujący dla nich tak samo jak dla Svetlany i dla Olega. Bierzemy to i to pokazało, że Boken jednak zdecydował się po mojej dyplomatycznej wypowiedzi dołączyć do mojej walki. Powiedział, że pokaże im, co to znaczy zadzierać z tym starym zielarzem. No i pogadamy później. Dzięki zielarzu, że nam pomożesz w walce z bandytami. Muszę poszukać dalej miejsc, które by się nam tutaj... Czy znajdę tutaj coś ciekawego? Tutaj jest jakieś pomieszczenie, dom. Rozwieszone pranie na zewnątrz. Nie mogę chyba wejść do środka. Nie mogę. Mogę zajrzeć tutaj na górę. I tutaj wejście na wieżę strażniczą. Zejdę na dół jednak i rozejrzę się dalej. Czyżby oprócz Olega nie było tutaj nic ciekawego w tej wiosce? Co by nam podpowiedziało, jak się skutecznie obronić przed bandytami? To kolejne wejście na strażnicę. No, jest coś do zwiedzenia. Mianowicie skrzynia na dole. W niej znajdę ciężką kuszę, longsword i... kilka innych rzeczy. Muszę zobaczyć, jak wygląda sytuacja z przeciążeniem mojej drużyny. Heavy, no właśnie. Jesteśmy przeciążeni maksymalnie. Czy jest okazja, żeby to tutaj gdzieś sprzedać wszystko? Ponieważ z takim przeciążeniem walczyć nie możemy. To na pewno. To jest za dużo. Nastąpi atak, moje postacie nie będą się w ogóle ruszały, nie będą w stanie się bronić z nich. Jest to tawerna. Nie mogę wejść do środka, tawerna jest ewidentnie zamknięta i dopóki nie obronimy jej przed atakiem, to nie będzie takiej możliwości. Ale mam opcję, zagadanie znowu do Olega. Oleg ze Svetlaną rozmawiają o czymś intensywnie, ale jednocześnie przycieszonymi głosami. Ja im przerywam i pytam Olega o to, żeby mi pokazał swoje dobra. I mogę w końcu sprzedać kilka rzeczy, które mi są niepotrzebne. Zaczniemy od akcesorii. Srebrne medaliony nie są nam potrzebne. Srebrny pierścień nie jest nam potrzebny. Prezent od Tartucci zostawimy. Jeżeli chodzi o broń, to sprzedamy buckler. Sprzedamy jeden Little Armor. Dwie. Zostawię sobie po jednym rodzaju każdej broni. To sprzedam praktycznie wszystko. Mieczy. Czy jednak opłacało się zbierać te wszystkie macie, taszczyć to przez te poprzednie podziemia. Koniec końców sprzedamy wszystko u Olega. Mam nadzieję, że to przyniesie mi zysk, ale jeszcze dalej za dużo wszystko waży. Sprzedam jeszcze te dwie tarcze. Zostawimy breastplate, padded armor, sprzedam tower shield. To mi nie jest potrzebne, to miała przy sobie ta babka, która poszła razem z tym drugim gnomem. Więc jak ona poszła, to mi ta tarcza na razie nie jest potrzebna. Zostawimy sobie chainmail i breastplate, tak? I to mi da medium przeciążenie. Czy jeszcze coś będę mógł sprzedać? Tutaj są jeszcze jakieś rzeczy. Mogę to wszystko przenieść, tak. To są wszystko pierdoły, które zostawiłem. Podkowa... stare dyski i tak dalej. Mogę to wszystko sprzedać. Nikomu to na nic nie będzie potrzebne. Zostawię sobie masło.
To mogę sprzedać. Agat. To mogę sprzedać, to mogę sprzedać. Jakieś tusze. Dwie mapy też mi nie są potrzebne. Co to, to jest? Camping Supplies. To zostawimy. I to już wszystko zostawimy. Tutaj jeszcze dwie skóry. Sprzedam te skóry, które tam oskurowaliśmy, te trzy tygrysy. Deal? Deal. Daje mi to 1000 sztuk monet. Zobaczę, co on ma teraz do sprzedania. O, za 3000 sztuk złota ma jakąś potężną różdżkę. Tutaj ring pierścień ochrony plus 1 za 2000. Ja mam 1000, tak? Czyli na razie tutaj nic ciekawego. Breastplate kosztuje 200, czyli to jest półpłytowa, rozumiem. Bronie i co? Nie mam żadnych mikstur? All items? On nie ma żadnych mikstur? Nie ma nawet tych? Racji żywnościowych? Nie ma, ale ma za to torbę przechowywania. To jest bardzo potężny artefakt, który często pojawiał się w moich sesjach Dungeons and Dragons i polega on na tym, że mamy malutką torbę, wewnątrz której znajduje się międzyplanarna sfera, do której można schować rzeczy i nie powoduje to większego obciążenia drużyny. Zrobiliśmy deal z Olegiem. Sprzedałem mu wszystkie graty, które po drodze, na początku naszej przygody, szczególnie podczas oblężenia posiadłości, zdobyliśmy. No i mogę mu teraz już chyba powiedzieć, że jesteśmy gotowi do obrony. Nie, nie mogę mu tego powiedzieć, bo właśnie zauważyłem, że cała moja drużyna jest zmęczona. To, że jest zmęczona, gra pokazuje mi sytuację, pokazała mi obok portretów ikonkami zmęczenia, które informują mnie o tym, że mamy teraz minus 2 do rzutów na siłę i na zręczność, przez to, że mamy pierwszy poziom zmęczenia, więc nie pozostaje mi nic innego, jak rozłożyć obóz, ale nie mogę tu rozłożyć obozu. Zagadam do Svetlany, czy mogę tu odpocząć. Nie mogę tu odpocząć, czyli co, będziemy musieli zmęczeni walczyć? Czy naprawdę na skraju sił wyczerpana drużyna będzie musiała bronić tego fortu? Zaraz się przekonam. No chyba tak. Nie mogę odpocząć. Cóż za niefortunna sytuacja. Nie mogąc odpocząć, to rozejrzę się jeszcze na dole trading postu. I jeżeli nie znajdę nic ciekawego, to ogłoszę Olegowi. O, jest tutaj jakaś skrzynia. I widzę, że jest też jakieś wielkie... jakiś wielki łój. Słój. Mogę, w tym słoju zauważyłem, że znajduje się pełno smoły. Mogę tą smołę rozlać przed punktem handlowym, dzięki czemu bandyci będą wolniejsi podczas ataku. I jasne, że to robię. Tak zrobimy. Rozlałem ten słój. Zajrzę też tutaj i zbiorę to wszystko, co jest do zebrania. Przejdziemy się jeszcze po obozie. Czyli tutaj widzę, można więcej rzeczy chyba zrobić. Żeby... Oho, jakaś łyżeczka, trochę monet. Tutaj też trochę monet. To też zbiorę. I ruszę dalej. Zobaczyć, co jest tutaj. Tutaj są chyba stajnie tylko. Słyszę jakiegoś koguta. Trochę ziemniaków, ale nie są mi potrzebne na chwilę obecną. Tread lightly. Tutaj nie mogę nic zrobić, oprócz tego, że mogę sprawdzić, czy pranie się rusza, jak przychodzę i rusza się. I to chyba tyle. Nic więcej nie mogę zrobić. Jeszcze widzę jakieś beczki. Mogę coś zrobić z beczkami. I widzę, że jest tutaj trochę pułapek. Metalowych pułapek znajduje się w tych skrzyniach. Mam zamiar rozłożyć te pułapki, tak też wybieram. Rozłożyłem pułapki. Rozlałem smołę. Przekonałem Bokena do tego, żeby nam pomógł podczas oblężenia. Czy to wszystko, co mogę zrobić? Chyba tak. Podchodzę do Olega.
i mówi mu, że jesteśmy gotowi. Chociaż jesteśmy zmęczeni i tak naprawdę mojej drużynie przydałby się odpoczynek. Podchodzę do Olega, mówię mu, że jesteśmy gotowi do walki. Amiri, barbarzynka z mojej drużyny, napina swoje mięśnie i mówi, w końcu walka, już się totalnie nudziłam. Oleg jest pod wielkim wrażeniem, mówiąc, że niełatwo nas wystraszyć. Pomoże nam w walce. Ma pudełko alchemicznego ognia, które będzie nam przydatne w walce. Rozłożymy je przy braniu i wtedy położymy ogień za pomocą płonącej strzały, którą ktoś wystrzeli w kierunku tego ognia. Powiem mu, że to dobry pomysł. Chociaż wydaje mi się, i Svetlanie tak samo, ona też teraz upomina męża, że może się to skończyć dość mocnym pożarem. Svetlana, chowaj się, tak jej odpowiedział Oleg, a my ruszamy spotkać się z naszymi gośćmi. 6 godzin później. Mam nadzieję, że odpoczęliśmy. Zaczyna się walka od razu. Rzut na inicjatywę i tak jak myślałem, po rozłożeniu poziomu Jaital jest bohaterem, który ma największą inicjatywę, jako że dla niej teraz bonus i ze zręczności i z wiedzy będzie się liczył do inicjatywy. Bandyci są w środku smoły, którą rozlaliśmy przed samą walką, więc wycofam się po prostu Jaital i będę na nich czekał. Koniec mojej tury. Harim to samo, on rzuci sobie błogosławieństwo na nas. Rozłoży błogosławieństwo swojego boga nihilistów na całą resztę drużyny i zakończy swoją turę. Teraz czas na bandytów, którzy strzelają w kierunku Olega. Trafił raz. Amiri. Amiri może podejść tutaj i rzucić fighting defensively, co daje minus 4 na ataki, ale plus 2 do klasy pancerza. Nie, dobra, nie chcemy tego. Nie chcemy minus 4 na ataki, wysuwając ją z przodu. Teraz czas na mnie, na Grodolfa. Grodolf podejdzie tutaj i rzuci Ray of Frost prosto na pierwszego bandyta. Trafiony. Rzut ogniem alchemicznym ze strony chyba Svetlany i reszta bandytów, która stoi przed polem bitwy, podbiega tutaj, ale jeden z nich trafił na pułapki, które rozłożyliśmy, a jest ich tutaj o trochę. Drugi tak samo, wbił się na pułapkę i umarł. Trzeci biegnie w kierunku Olega, ale nie trafił. Czwarty dalej stoi w smole i podbiega do barbarzynki Amiry. Nie trafił. Oleg strzela w bandytę. Spowodował atak okazjonalny, ale na szczęście nic się nie stało. I czekamy dalej. Teraz Jaital. Jej tura. Czy ona dobiegnie do bandyty? Chyba nie. To Boken. Zielarz rzucał tym ogniem alchemicznym. Jaital tymczasem podejdzie tutaj i rzuci jeszcze Judgment Protection na siebie, żeby być bardziej odporna. Harim. Harim podbiegnie w kierunku bandyty, który jest przy Olegu, żeby obronić NPC, który ma nam pomóc w końcu w zdobyciu tych lądów. Teraz tura Olega i o nie! A propos zdobywania tych lądów, Oleg nie żyje. Bardzo nieciekawa sytuacja. Nie spodziewałem się, że w tej grze NPC mogą umrzeć, ale bardzo mnie to cieszy. Okej, rzucamy jeszcze Rage na Amiri i nie możemy już zaatakować, więc po prostu wybiegniemy. Nie, nie ruszymy się nigdzie, bo to by spowodowało atak okazjonalny. Grodolf, przyzwie potwora. Mam nadzieję, że znowu jakiś wilk nam się trafi. I co to wylosowało się? Co przyzwałem? O nie! Szalony zielarz rzucił tym ogniem alchemicznym prosto w wszystkich, ale załatwił bandytę, co jest dobre. Teraz tura bandyty, który trafił w Harima. Jaital i jej atak na bandytę, który kładzie go trupem. I Jaital jeszcze będzie mogła przejść trochę. Zakończy swoją turę.
teraz Harim. Ja nie wiem, czy Harim chce wchodzić tutaj. No chce, no co ma? Co ma do wyboru? Trafił w bandytę. To jest w ogóle chyba przywódca. Tak jest. I w ogóle ten przywódca umarł teraz. Wysuwamy barbarzynkę do przodu. Ona biegnie wściekła i ma jeszcze trochę ruchu. Ojej, barbarzyńca to naprawdę sporo ruchu. Kończę nim turę. Teraz Grodolf. Moja postać. Co, Grodolf będzie miał w kogo strzelać? Nie. Grodolf też sobie przejdzie po prostu dalej. No i cóż, zobaczymy jak graf się zachowa, że Oleg nie żyje. Był to NPC, z którym teoretycznie mieliśmy załatwić nasze sprawy. I to nam miał wskazać drogę na dalszą część. O, bandyta umarł z ataku mojej barbarzynki. Zakończyliśmy bitwę. Czas przeszukać ciała przeciwników. Zobaczmy, co oni tu mają. Ten ma little armor i longbow. Zobaczymy, jak tam reszta. Jest ich sporo. Collect all damy, a potem to przejrzę na spokojnie podczas odpoczynku. I... czy już jesteśmy przeciążeni? No, troszkę. Trochę przeciążenia. Muszę zagadać. Oleg żyje! A, czyli nie zginął na śmierć. Po prostu stracił trochę punktów życia. Był pewnie na zerze. I był na takim w stanie półśmierci dendekowej. Oleg ciężko oddycha, gdy do niego podchodzę i zagaduję. Trzęsie swoją pięścią. I krzyczy jeszcze, że te szczury dostały to, na co zasługiwały. Teraz będą wiedzieć lepiej zanim się, i zastanowią się, zanim znowu zaatakują uczciwych ludzi. Chwali też Oleg zielarza, który wbrew swojej apatii po mojej interwencji dyplomatycznej stanął do walki i za pomocą kilku dobrych rzutów ogniem alchemicznym pomógł nam w obronie tego posterunku. A teraz mówi moi lordowie, i to jest ciekawe, bo przedtem mówił o tym, że nie będzie się mi kłaniał w pas i nazywał baronem. Teraz po tym, jak udało nam się wspólnie pokonać bandytów, zwraca się do mnie i do mojej drużyny per lordowie i zachęca nas do odpoczynku na drugim piętrze tawerny. Dostajemy też 100 sztuk złota w nagrodę za to, że tak uczciwie walczyliśmy i broniliśmy jego posiadłości. To bardzo mnie cieszy. A ja cóż, no jeżeli zachęcił nas do odpoczynku, to zanim odpoczniemy, sprzedamy mu jeszcze. Nie, nie możemy mu nic sprzedać. Oleg zaznacza, że możemy porozmawiać jutro. Na chwilę obecną muszę posprzątać cały ten bałagan, jaki tutaj się... No jest bałagan, jest trochę zwęglonych ciał, trochę rozczłonkowanych ciał, duża plama oleju, którą rozlałem przed samymi bramami. Wejdziemy wiesz do góry. O, tutaj Svetlana z Zaladą w tej tawernie, ale dawno nikt nie był w tej tawernie. Krzesła są porozczaskiwane. Cisza. Nikt nie gra. O, rzadko się takie smutne tawerny spotyka. Svetlana też nie chce nas obsłużyć. Cieszy się, że to wszystko, że to już koniec, że walki się skończyły i zachęca nas do odpoczynku i do porozmawiania z nią jutro. Że nie pozostaje nam nic innego, jak oddać się do góry. Na drugie piętro, o, tu jest jeszcze skrzynia, którą przed odpoczynkiem możemy przejrzeć. O, trochę się zamknięta skrzynia. Czy mam jak ją otworzyć? Nie mam. Żadna z moich postaci nie jest w stanie jej otworzyć. To był długi dzień. Dlatego też rozłożę teraz moją drużynę i wszyscy kładziemy się spać. W nocy jednak nie była to spokojna noc. Coś się śniło. Nie obudziłem się z paskudnego snu. Snu, który męczył mnie praktycznie całą noc. W tym śnie widziałem ścianę nienaturalnie gęstej mgły, która mnie otaczała, przysuwając się do mnie coraz bliżej i bliżej. Chwilę spoglądając przez okno, zauważyłem, że ta mgła nie jest tylko moim wyobrażeniem, nie tylko snem, ale... Hear me. Please hear me. Can you hear me? Please.
Z otaczającej mnie mgły wyłania się postać nimfy. Nimfa pyta mnie, czy ją słyszę, i prosi o pomoc. Jej głos jest bardzo słaby, niczym szept. Zdaje się, że reszta mojej drużyny śpi, a tylko Grodulf, czyli moja postać, słyszy tą nimfę. Kim jesteś? Zapytam ją. Who am I? Just a tear shed by the land itself. The bitter sigh of nature. I am a nymph, the guardian of this area. The defeated guardian. Call me the guardian of the bloom, if you wish. Nimfa przedstawia się jako Guardian of the Bloom, czyli strażniczka rozkwitu. Mówi, że jest strażniczką tej areny i wspomnieniem natury po tym, jak została skrzywdzona na tych ziemiach. Zapytam jej, czego ode mnie chce. Aid, salvation. We have a common enemy and long have I searched for someone who can defeat him. The one you call the Stag Lord. As a storm strikes ruthlessly with gusts and lightning, the Stag Lord wreaks havoc with the swords of his servants. And not just in the world of people. The land also suffers from the evil he brings. My forests and my flowers suffocate in this fog. Soon even I will vanish, as the last ray of light fades at dusk. Strażniczka rozkwitu informuje mnie, że mamy wspólnego wroga. Jest nim Stag Lord, ten sam, którego ja mam w imię królestwa, z którego ekspedycją przychodzę, obalić i przejąć władzę, zostanie baronem nad tymi ziemiami. No to robi się ciekawie. Jak mogę ci pomóc? Zapytam jej. This fog, it enshrouds, entangles, suffocates. If only I could learn how it was created. But my powers wane. I have barely the strength to call out to you. All I know for certain is that somewhere in this forest lies an old house, and it echoes with the remnants of a strange power. The Stag Lord and his druid were there. The fog hides this place from me, but I can point you to the bandits' camp near the Thornford. Make them tell you where this place is. Go there and listen to the echo. Catch the whispers. Search for anything that can tell you how the fog was created. Once the fog clears, nature will breathe again. And you will be able to easily find your way to the fortress of our mutual enemy. Ta nimfa sugeruje, że nienaturalna mgła dusi naturę w tych dzikich krainach, w których się znajdujemy. I ta sama mgła blokuje jej moce od tego, żeby ujrzały, skąd ta mgła się tak faktycznie bierze w Stolen Lensach. Jednocześnie strażniczka ma na tyle jeszcze mocy, że może mnie skierować do starego domu znajdującego się gdzieś w lesie. I w tym domu zdaje się, że energia, która powoduje tą mgłę, emanuje właśnie z tego domu i to tam musimy się udać dalej. Stag Lord i jego druidzi też byli widziani właśnie w tym dziwacznym domu. Dom ten znajduje się gdzieś blisko obozowiska bandytów, blisko Thornford, czyli gdzieś obok obozowiska bandytów będziemy musieli znaleźć tam ten tajemniczy dom. Gdy pozbędę się tej mgły, natura znowu będzie miała szansę oddychać, a ja będę miał szansę dotrzeć w końcu i znaleźć drogę do fortecy mojego wroga, czyli do fortecy Stag Lorda. Czyli żeby znaleźć stary dom, muszę najpierw odwiedzić obóz bandytów. Nie będę dopytywał, czy to Stag Lord jest odpowiedzialny za tą mgłę, bo wydaje mi się to oczywiste. Rozumiem. I don't believe in fate, stranger.
But our meeting seems more than a coincidence. Nimfa znika, wcześniej mówiąc o tym, że nasze spotkanie to raczej nie przypadek, a zrządzenie, ani nie zrządzenie losu, tylko przeznaczenie. I tak oto, po odpoczynku, budzę się rano, nie widzę nikogo z mojej drużyny. Tylko i wyłącznie kot po ciężkiej nocy towarzyszy mi na tym piętrze tawerny. Czy Nifa miała rację? Chyba tak, bo następnym celem, jaki mam zapisany w dzienniku, to udać się do Thornford, odnaleźć obozowisko bandytów i stamtąd odnaleźć drogę do domu i zrozumieć, skąd bierze się dziwaczna mgła w tych ziemiach.